Uwaga. Jezus mówi ci ważną sprawę. Bardzo ważne jest słuchać, ale wy jesteście głusi. Nie słyszycie. To czy ta Ewangelia jest potrzebna wam, żeby słuchać? Słyszysz? Nie. Dobra, nie. No każdy coś słyszy. Ja też słabo słyszę ją. Nie, ja słabo. Nie, słabo. Tam mówić, ale spróbuję. Nie ty, ale... O, ty. I czy ta Ewangelia jest potrzebna w danie głuchy? Tak, jest potrzebna, bo można być słyszącym człowiekiem i nie słyszeć, a można być głuchym człowiekiem i słyszeć. Ciekawe, jak i teraz chcę powiedzieć. Bo ja... Chodź tutaj do... Gadaj do mnie, gadaj. Migaj, migaj. Migaj. Dobrze migasz? Nie, cały czas. No, dawaj. No, cały czas. Nie dobrze, tylko cały czas ruszaj. Nie rozumiem. Ty nie jesteś, ty jesteś głupi. Ja też mam cały czas migać. Cały czas, no migaj. Nie chcę. Migaj. Ale to kogie? Nie, właśnie tak. Cały czas na razie. Migać. Nie, ale nie rozumiecie. Migać, no rusz. O, dobrze. I można. Migaj, tak. Ja nie rozumiem. Miga dobi, ale nie rozumiem. Bo ja tu patrzę, tam patrzę, patrzę. Głodny. Głodny. Ale migaj. Rozumiem. Czyli ja go słucham. Słucham go oczami moimi. Ja słucham go moimi oczami. Teraz rozumiem. Ale nie patrzę tu. Tylko skupiony jestem. Skupiony. I często w domu na przykład mąż, żona, chodź. Na przykład. Jaka? Jak długo para, ile razy? 52, no. Zawsze zgoda, czy trochę kłódki było? Mało. Nie, żartuję. Ale oni na przykład. Jest problem. Problem w domu jakiś na przykład. Nie. Migać. Oni rozmawiają dobrze. A teraz, ty migaj, a ty pan. Nie interesuje się. Olewam. To jest błąd, źle. Nie interesuje się. Ja tu chcę rozmawiać z Ola. Muszą dwie osoby razem migać do siebie. Dwie. I chcę usłyszeć. Migać razem. I patrzcie w oczy. Kutka. Duża. A potem migają. Mało. Bo rozmowa. Nie.
Bo musi być w domu. Ja nie musi być i moi drodzy, musi. Uważaj. Musi on rozmawiać równo, ale również musi ona razem działać. Tak? Nie może być na przykład za jedną osobą, to nie ktoś ulewa. Bo będzie problem, nie? Bo jeżeli ulewa, będzie. Awantura, jak się biga awantura, bo zapomnę. Awantura będzie okropna w domu. A jeżeli problem, to nie awantura, tylko przyjdź, porozmawiaj, wytłumacz spokojnie, no, wiem, emocje, wiem, gorąco, wiem, normalnie w domu jest, ale jeden. Nie, jeszcze raz. A może tabletkę wziąć, może. Albo herbatę wypić. Wypić herbatę. Uspokoić się. I potem rozmowę. Spokojnie. Bo inaczej człowiek kupić i słuchać. To Jezus mówi, napisane. Jezus, nie ja, tylko Jezus tłumaczy. Jeżeli nie chcesz być w głowie, gdy, jeżeli nie chcesz zapał, skup się, rozmowa z ludźmi. On mi da problem. Rozmawiamy. Tego Jezus uczy dzisiaj, tak? A nie. W domu, w wspólnocie, w rodzinie, wszędzie. To musi być, rozumiecie? Po tym musi dużo pójdzie. Po co? Po co? Szpital leży ktoś. Piękno też. Lepiej. Grzecie, spokojnie. Wiem, dużo jest problemów. Ale Jezu, pierwsze, słuchaj, kochaj Boga i kochaj innych ludzi. To jest najważniejsze. Bo jest, słuchajcie, Słonie.
Boga kochaj. Kochaj Boga i kochaj człowieka. To jest najważniejsze. Najważniejsze rzeczy. I nie zapomnij, bo potem co będzie? Potem już nie ma czasu, żeby przebaczyć. Nie ma czasu, żeby zapomnieć, żeby prosić. To już nie ma czasu. Dusza spotyka się z Bogiem. Nie ma już czasu. Tu żyjemy życie jeszcze można zgody, można obrażenie. Dogadać się, jeszcze można, ale tu już czasu nie. Nie cofasz. Za późno, za późno, za późno. Dlatego ważne w życiu, jest. Póki żyjesz, chodzisz, żyjesz, możesz, jeszcze możesz, poprawa. Doprawda. Ale jak już tu leżysz, to tylko Bóg decyduje. Pamiętajmy, że to jest najważniejsze. To jest najważniejsze w życiu. Jeszcze czas jest, trzeba łapać szansę. Słabo. Thank you.